Pani marszałek, szanowni państwo, dzisiaj to obywatele mówią tak dla rodziny, nie dla ideologii gender. Dzisiaj w Sejmie obywatele mówią tak dla rodziny, nie dla chorych, lewackich ideologii, które psują ład rodzinny, społeczny i konstytucyjny w Polsce. Konstytucyjny, bo to konstytucja mówi, że związek małżeński to związek kobiety i mężczyzny. Konstytucja mówi, że trzeba rodziny bronić. A wasza manipulacja polega na tym, że wy udajecie, że walczycie z przemocą w rodzinie, bo konwencja stambulska nie chroni przemocy, ofiar przemocy w rodzinie. Ofiar przemocy w rodzinie. To jest wasza manipulacja, że próbujecie stworzyć obraz, że w tradycyjnej, normalnej, katolickiej rodzinie jest jakaś przemoc. To jest wasze największe kłamstwo. Przemoc jest tam, gdzie są zwyrodnialcy. Przemoc jest tam, gdzie są bardzo często nałogi i przeróżne nadużycia. I my jako Solidarna Polska popieramy ten projekt. I jako Solidarna Polska, tutaj za pomocą pana ministra Marcina Romanowskiego, o czym mówił pan minister, wprowadziliśmy ustawę antyprzemocową, która realnie pomaga ofiarom przemocy. I pytanie tutaj do przedstawicieli ustawy. Czy te propozycje wzmacniają prawa ofiar przemocy? Bo to jest najważniejsze, żeby pomagać ofiarom przemocy, a nie chorą ideologię tutaj promować. Dziękuję.